Nasze życie przypomina czasami poczekalnię, stale na coś czekamy. I to oczekiwanie może być stresujące, może być nudne. Myślę, że nasze diecezjalne oczekiwanie na Światowe Dni Młodzieży było bardzo bogate w owoce. I o tych owocach powiedzą nasi wolontariusze. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie. Jedne z przygotowań, których czynimy, są to Noce Młodych. To jest tak jakby wieczór uwielbienia, na którym uwielbiamy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przede wszystkim omadlamy Światowe Dni Młodzieży. Chcemy, żeby nasze życie miało sens. Chcemy, aby nasze życie było oświetlone Twoim światłem. Angażujemy się w wolontariat. Mamy spotkania. Mieliśmy właśnie spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Takie bardziej szkoleniowe. Osoby, które były na wcześniejszych dniach młodzieży, dawały nam różne wskazówki. Uczyliśmy się, jak być dobrym wolontariuszem. Przygotowujemy chór młodych z naszej diecezji, który zaśpiewa 23 lipca w Sandomierzu podczas diecezjalnego Dnia Wspólnoty, na którym będą gościć nasi pielgrzymi z naszej diecezji oraz osoby, które przyjadą do nas do Sandomierza na Światowe Dni Młodzieży. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze głowy. Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. Czego spodziewasz się po Światowych Dniach Młodzieży, które będą się w Krakowie? Mam nadzieję, że spotkam w Krakowie wielu ludzi, którzy podzielą się ze mną swoim świadectwem poznania Chrystusa. Będziemy wspólnie się bawić na różnego rodzaju koncertach uwielbienia i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Zapraszamy na Światowe Dni Młodzieży. Jest to świetna okazja, żeby poznać wielu ludzi innych narodowości, którzy wyznają takie same wartości jak my. Jest to świetna okazja, żeby zobaczyć się z papieżem Franciszkiem, który również przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Warto pojechać, by poczuć tę niesamowitą atmosferę. Pamiętajcie, Światowe Dni Młodzieży będą trwały 7 dni, dlatego widzimy się cały tydzień. Koniecznie musicie przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, ponieważ jest to niepowtarzalna i jedyna okazja, aby przejechać się tramwajem z papieżem. Nominujemy arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i młodzież archidiecezji białostockiej.